Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień z Republiką, kolejna część naszego programu, część muzyczna, tak można śmiało powiedzieć. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, tak mówił marszałek Józef Piłsudski. O niepodległości należy mówić, o niepodległość należy dbać, ale też o niepodległości można mówić muzycznie. W jaki sposób? Na ten temat właśnie teraz z Państwa i moim gościem, organizatorem koncertu Niepodległości Silesia, który już 18 listopada, Jacek Wiski-Górski, organizator koncertu Niepodległości, producent, reżyser, scenarzysta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przed świętem Niepodległości spotkaliśmy się tutaj w studio Telewizji Republika i na antenie rozmawialiśmy o tym, jak można muzycznie rozmawiać o historii, muzycznie wspominać o historii i muzycznie uczyć o historii. Więc może na początku posłuchajmy tego utworu, który ja przynajmniej znam z dzieciństwa, bo moja babcia mi go śpiewała. Ciekawe, czy nasi widzowie go znają. Bardzo proszę. Skąd ten żołnierz tutaj przyszedł? Co to za żołnierz polski? Czy to odżyły legiony Dąbrowskiego? Skąd ten żołnierz się wziął? Otóż ten żołnierz, za wyjątkiem jednej brygady karpackiej, to był więzień i łagiernik sowiecki. Już poleciłem wywiesić naszą biało-czerwoną chorągiew jako znak. Polacy zdobyli Monte Cassino i po bitwie wyryliśmy napis: przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wiernie w jej służbie. My walczyliśmy o szczęście narodu polskiego, o wolność. Tylko maki na Monte Cassino.
czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Tam Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy biły polską krew, a po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. I zrobiło nam się muzycznie i patriotycznie. Ja ten utwór znam, myślę, że nasi widzowie też go znają. Panie Jacku, dlaczego muzyka potrafi nas tak bardzo wzruszać? Szczególnie ta muzyka, która mówi o tych trudnych przeżyciach. To jest opowieść o naszej historii, ale w zupełnie inny sposób. Poetycki, wzruszający, mało podręcznikowy, a za to taki prosto z serca i z głowy. I ta opowieść dużo bardziej wzrusza w gruncie rzeczy niż studiowanie tej historii krok po kroku, wydarzenie po wydarzeniu. Jest często w tych utworach tak dużo emocji, że później jak się zaczyna studiować historię, która opisana jest w tych pieśniach, to też i inne podejście jest do samych tych wydarzeń historycznych. Ja wielokrotnie, będąc na placu Piłsudskiego w Warszawie 1 sierpnia, kiedy spotykałam powstańców warszawskich i kiedy było śpiewanie tych powstańczych piosenek, to mogłam zauważyć właśnie emocje i łzy wzruszenia, i radość, i smutek, czasami nawet złość, że tak to powstanie się zakończyło. Ale zawsze mam taką refleksję, że muzyka potrafi naprawdę poruszać i będziecie Państwo poruszać już 18 listopada. Tak, tym razem zmierzymy się z tematem fascynującym, choć niedocenianym. Z tematem, z którym zmierzyć chcieliśmy się już 3-4 lata temu. 4 lata przygotowujemy ten koncert, ale ciągle coś stało na przeszkodzie, albowiem będzie to koncert niepodległości Silesia, 46. edycja, dedykowana historii Śląska i to bardzo szeroko rozumianej. Robimy go w roku setnej rocznicy przyłączenia województwa śląskiego do II Rzeczypospolitej, ale opowiadamy o wydarzeniach, które zaczęły się w roku 1002 i trwały do 1018, a kończymy na okresie stanu wojennego. To ja muszę zapytać, jak to jest z tym Śląskiem? Czy dzisiaj kwestia właśnie regionu Śląsk jest kwestią, co do której my też dyskutujemy? Czy tutaj mamy takie samo zdanie też co do właśnie przynależności Śląska do naszego kraju? Ja myślę, że obywatele Rzeczypospolitej zawsze będą dyskutować. Taką mamy naturę. Taką mamy naturę. Ja natomiast nie odczuwam w swojej pracy i w ogóle w codzienności nie odczuwam najmniejszych pierwiastków kwestionowania polskości Śląska i śląskości Polski, bo to w obie strony należy na to spojrzeć, bo ta śląskość Polski to fundamenty naszego istnienia. To na Śląsku wykuwały się zręby państwa Chrobrego i państwa Krzywoustego. Tam były toczone walki z Czechami i z Niemcami. Śląsk po wielokroć był tym pierwszym miejscem, gdzie zaczynała się nasza historia. I tak jak to sensacyjna wiadomość sprzed 2 miesięcy, ona już tak krąży po mediach, druga wojna światowa zaczęła się na Śląsku. Nie na Westerplatte, nie pod Wieluniem, nie podczas bombardowania Wielunia, a 2 godziny wcześniej, koło Rybnika, doszło do pierwszego przekroczenia granicy polskiej przez Niemców i również ta druga wojna światowa, ta kampania wrześniowa też się tam zaczęła i tam padły pierwsze strzały.
O Śląsku jeszcze kilkanaście lat temu, tak samo jak i o Podlasiu zresztą, mówiono, że to są regiony, które doganiają inne regiony w Polsce, inne województwa, że to są regiony, które jeszcze będą musiały się rozwijać i będą potrzebowały środków. Czy ma pan takie poczucie, że muzycznie Śląsk musi kogoś doganiać, czy no właśnie? Nie, Śląsk ma zupełnie odrębną kulturę i tu bardzo ciekawy wątek pani poruszyła, temat, bo te pieśni żołnierskie, które będą, a będzie ich 6 na tym koncercie, oprócz takich znanych wszystkim Polakom, będzie 6 pieśni powstańczych, one mają zupełnie inny charakter. Polskie, a wiem o czym mówię, bo w koncercie Niepodległości mamy już ponad blisko 200 aranżacji. I te 6, które wybraliśmy, które udało nam się wygrzebać, bo one nie są takie proste do znalezienia, te 6 pieśni powstańczych, które nam się udało odnaleźć, one mają zupełnie inny charakter. Nie ma tam takiego wojskowego rytu, jest ryt ludowy i tradycyjny. Równie dobrze moglibyśmy te pieśni wykorzystać w innym z naszych projektów, gdzie zajmujemy się wyłącznie pieśnią tradycyjną i regionalną, a to tymczasem pieśni wojskowe. I piosenki Ten 21 roczniczek, Idą powstańcy znów na bój, Od Bytomia bita droga i kilka jeszcze innych. One równie dobrze mogłyby brzmieć na koncercie Niepodległości, jak na przeglądzie pieśni tradycyjnej, regionalnej. I tam jest ta dusza śląska wyjątkowo pięknie ukazana, ale też i patriotyzm Ślązaków, zapomniany, niedoceniany, w PRL wykorzystywany do propagandy socjalistycznej, bo wtedy polska propaganda szła w zwarciu z niemiecką historią i patrzyło się zupełnie inaczej. Ja sam chodziłem do Szkoły Powstańców imienia Powstańców Śląskich, ale tą śląskość doceniam dopiero od kilku lat, kiedy przygotowuję się do tych wydarzeń, do tego koncertu. Ja muszę przyznać, że Śląsk zaskakuje coraz bardziej i coraz częściej. A czym my będziemy zaskoczeni właśnie podczas tego 46. już koncertu, bo to 46. koncert Niepodległości. Kogo usłyszymy, kogo zobaczymy? Ja tak przewrotnie ucieknę pani troszeczkę. Wspominała pani o marszałku Piłsudskim na początku. Piękne słowa, piękny cytat. Jest jeszcze jeden dotyczący Śląska. Największy triumf spośród naszych triumfów nie Wilno, nie Lwów, nawet nie Poznań, ale właśnie Śląsk. Dlaczego? Śląsk przez 7-8 wieków był w obcym żywiole. Czeskim, niemieckim. Ta ludność polskojęzyczna, no bo przecież pozbawieni zostali obywatelstwa wiele wieków i kilkadziesiąt pokoleń wcześniej, zachowali tą Polskę w sercu i w 1918 roku, kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, coś kazało tym Polakom na Śląsku powiedzieć: nasza ojczyzna jest tu, na górze, nad nami. I do tej ojczyzny będziemy dążyć wszelkimi siłami. Pierwsze powstanie śląskie nie przyniosło sukcesu militarnego, ale drugie i trzecie już należy uznać za powstania zwycięskie. Jedna z 5 naszych zwycięskich powstań. I tak jak patrzymy na tą naszą historię, często niepotrzebnie z pokorą, myśląc o tym, że tyle wojen przegraliśmy, to jednak wygraliśmy ich dużo więcej. No i nie mamy powodu do wstydu i do czegoś żałowania, dlatego że wielokrotnie pokazywaliśmy, jaki mamy charakter, że mamy charyzmę, że ogromne morale też w naszych żołnierzach, prawda, jest, nawet jeżeli nie zawsze wygrywaliśmy fizycznie te bitwy czy wojny. Suma summarum wygraliśmy, bo jesteśmy dzisiaj w Polsce, jesteśmy Polakami. Tak, to wielka wygrana i o tej niepodległości trzeba dzisiaj mówić, a trzeba o nią dbać, ale też i właśnie co do tej niepodległości tyczy się wiele wydarzeń kulturalnych. To ja wrócę do tego pytania. To kogo w końcu usłyszymy? No ile osób? Ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj, to cała masa też muzyków, artystów brała udział w tym koncercie. Tutaj będzie podobnie? Bilety są już podobnie wykupione wszystkie? Coś tam jeszcze jest. Także na naszej stronie tym razem można kto pobrać... pierwszy, ten lepszy, drodzy państwo. Tak, na naszej stronie koncertniepodległości.pl są jeszcze wejścia. Natomiast teraz występujemy w mniejszym składzie, bo też inny charakter aranżacji. To chcieliśmy oddać pokłon tej kulturze śląskiej. Nie chcieliśmy jej otoczyć tak dużą ilością instrumentów. Stąd będzie podstawowa sekcja rytmiczna. Natomiast trzeba powiedzieć o frontmenach, o wokalistach. Ola Turkiewicz, polsko-kanadyjska kompozytorka,
i Spiritus Movens z tego projektu oraz pochodzący ze Śląska Michał Gasz, który będzie wokalem męskim. A w repertuarze usłyszymy kilkanaście utworów. Zaczniemy od utworu, do którego muzyka została skomponowana w ramach koncertu niepodległości przez Olę Turkiewicz, Bolesławę Dux Gloriosissime. To jest utwór, który śpiewali ponoć, według Gala Anonima, stamtąd słowa, śpiewali czescy i niemieccy rycerze na cześć swojego pogromcy, czyli Bolesława Krzywoustego. Kolejny utwór, Król Władysław Polszky, tak staropolskim szelestem, może śląskim, tekst, który opowiada o królu Władysławie Jagiełło. A kolejny utwór, tak jak mówiłem, ludowe, a później utwory bliższe nam, współczesne, w tym m.in. pierwsza dywizja pancerna, opowiadająca o brygadzie, o dywizji pancernej Stanisława Maczka, a wykorzystamy go, żeby ukazać losy Ślązaków, którzy przez Wehrmacht dostali się do pierwszej dywizji pancernej Stanisława Maczka i walczyli zarówno w armii Andersa, przed chwilą słuchaliśmy Czerwonych Maków na Monte Cassino, jak i właśnie pod generałem Stanisławem Maczkiem we Francji. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że muzyka może być też lekcją historii, bo takiej historii możemy się uczyć podczas koncertów. Muzyka jest doskonałą lekcją, ale też uzupełnieniem tej historii, bo ona pokazuje te emocje, których nie pokazuje historia. I podręcznik przede wszystkim, prawda? Tu jest miłość, tu jest rozpacz, tu jest tęsknota. Tego wszystkiego nie usłyszymy na lekcji historii, to usłyszymy w poezji, to usłyszymy w pieśni. To ja muszę zapytać jeszcze o te smaczki śląskie, to znaczy, czy te ciekawostki muzyczne, czy śląska muzyka, czy artyści pochodzący ze Śląska, czy oni dyskutują, czy oni mówią, że u nas na Śląsku to się robi tak i tak. Czy to jest tak, że reżyser i dyrektor koncertu, czyli pan, może się też uczyć od tych lokalnych artystów? Ja się przede wszystkim uczyłem historii. Tutaj proces produkcji tego wydarzenia jest dynamiczny. Jest dynamiczny i właściwie zwołujemy się już na próby, zwołujemy się już do samego procesu powstawania, tworzenia tego wydarzenia. Natomiast tutaj wielki wkład jest śląskiego historyka, który z nami współpracuje, Piotra Pacaka, który pomaga pisać scenariusz, pokazuje tematy, wydarzenia, na które nie zawsze uda nam się wcześniej zwrócić uwagę, więc tu trzeba po raz pierwszy na antenie podziękować Piotrowi. Tak, oczywiście dziękujemy. A czy widzowie, którzy przychodzą, słuchacze na takie koncerty, podchodzą później i mówią, tak, dziękuję, że tak to pokazaliście. Jest taka interakcja? Jest, zawsze jest. A bywa czasami dosyć ostra krytyka? Tak, że na przykład ostatni koncert kontra Targowicą był zbyt łagodny, że mogliśmy jeszcze bardziej odnieść się do sytuacji politycznej, a nie o to chodzi w tym koncercie. Chodzi o zostawianie takiej przestrzeni na interpretację dla widowni. Najczęściej są to podziękowania i wzruszenia, które ta nasza muzyka i ta nasza historia w publiczności wywołuje. Bo z muzyką to chyba jest tak jak z wierszami. Każdy ma swoją wrażliwość i jakąś interpretację, prawda? Ja przyznaję szczerze, że nie cierpiałam na lekcjach języka polskiego interpretować wierszy pod klucz, bo to było najgorsze dla mojej wrażliwości. A czy z muzyką może być podobnie? Oczywiście, że tak. Często słyszymy jeden utwór w przeróżnych wykonaniach. Jedne nam się bardziej podobają, inne mniej. My wychodzimy z założenia, że te utwory powinny wybrzmieć jak najbardziej tak, jak zostały skomponowane, tak jak były śpiewane. Służyć temu ma coś, co nazywamy muzyką hybrydową, coś, co jest naszym znakiem firmowym. Staramy się otaczać tą muzyką współczesną instrumentalistykę, natomiast ona musi wybrzmieć tak, jak została skomponowana 100, 200, 300, 400 lat temu. To nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić naszych widzów na ten koncert. Kilka wejściówek zostało, tak, panie Jacku? Zostało kilka wejściówek. Można spokojnie wejść na stronę koncertu. Życzymy państwu szczęścia w wyszukiwaniu tych wejściówek. Może komuś się uda. Koncert już 18 listopada, czyli jutro o godzinie 17. Ulica Floriana 7, Katowice. Serdecznie zachęcamy. Ale gdyby komuś nie udało się z tą wejściówką, to można przecież w internecie. Dzisiaj wszystko jest w internecie. Ten koncert będzie miał swoją premierę internetową.
Światową 4 grudnia w Barburkę, łatwo zapamiętać. I ta premiera będzie wyjątkowa, bo to, co tam będziemy opowiadać w sali koncertowej, w internecie opowiemy w plenerach historycznych. Kamera była w Czechach, gdzie opowiadaliśmy o Śląsku Cieszyńskim i o Zaolziu. Kamera była w Niemczech, gdzie opowiadaliśmy o początkach państwa piastowskiego w Budziszynie. I kamera była w amerykańskim czołgu Sherman, gdzie opowiadaliśmy o służbie Ślązaków w pierwszej armii, w pierwszej dywizji pancernej Stanisława Maczka. Czyli dobra wiadomość, ponieważ nic straconego. Nic. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście zapraszamy naszych widzów. Jacek Wiski-Górski, organizator koncertu Niepodległości, producent, reżyser. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. A naszych widzów zapraszam na krótką przerwę. Już za chwilę kolejna część naszego programu.